Tu Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dziś środa, więc teoretycznie powinien być nowy projekt, ale jak wiecie, skończyłam folio i następny duży projekt, no nie duży, bo jakby wymiarami mały, ale projekt albumowy będzie w październiku. Natomiast w tą środę zapraszam Was na kreatywny film w serii Rozwijam się. I dziś pokażę Wam pracę, jaką wykonałam na rozdziałach z Kasią Kędzierską. To jest cykl, który nazywa się Twórcze Rozdziały. Można kupić do niego subskrypcję. Ja podlinkuję link do Facebooka, do grupy Kasi, gdzie Kasia tam ogłasza, że jest nowa subskrypcja miesięczna, trzymiesięczna, półroczna, roczna. Ja kupuję te subskrypcje miesięczne. I na jednym, to są chyba czwarte rozdziały, były do wykonania przepiśnik, nie skarbonka, tylko herbaciarka i wpis do art journala. Ja na razie jestem na pierwszej rzeczy, a jaka to będzie rzecz, to za chwilę. Na razie produkty, których używałam. Kasia w tym projekcie użyła tak naprawdę, zdaje się, że dwóch albo trzech farb. Nie wierzę. I były to farby. I były to farby od Distressa. Fluidy distressowe. Ja takich rzeczy nie posiadam. Znaczy posiadam jeden niebieski tylko, ale tu nie o niebieski akurat chodziło. W tym projekcie dostałyśmy, ja mam nadzieję, że to jest ten projekt, bo ja mam tak to pomieszane wszystko, że trudno mi teraz dojść, co przyszło w którym projekcie, ale wydaje mi się, że razem z tym projektem, ewentualnie z poprzednim, dostałyśmy trzy rodzaje farb i to są farby renesansu, Ducat Gold, Yellow Orcha i Emerald Green. No i oczywiście ja wyciągnęłam te farby do projektu, ale nie zaskoczyłam, że jest tutaj zielony, więc ja posłużyłam się, to nie jest zielony, tylko patyna i on nie daje koloru zielonego, więc dodałam trochę tego impasto, ono jest zielone i to jest ładna zieleń, no ale ta patyna jakby przebiła wszystko i dopiero kiedy skończyłam projekt, to zobaczyłam, że ten piękny zielony tutaj jest, ale teraz przynajmniej będę wiedzieć. Użyłam past strukturalnych, tych piaskowych, deko artu. One się, to już mogę wyrzucić, one się strasznie rozwarstwiły i są bardzo rzadkie, ale do takiej ciapanej, tapowanej struktury są jeszcze ciągle dobre. Jeszcze patrzę, że mam tu moją szklaną matę brudną. Użyłam też dwóch farb czerwonej i żółtej, ale tak one nie za bardzo mi pasowały kolorystycznie, więc ja je trochę tam pościemniałam. Zobaczycie potem. Użyłam takiej farby, to jest kolor miedziany, Georgia Clay, Arcadia, tak, Georgia Clay jakiś. Ona jest taka miedziana. Fajny jest odcień tej farby. Ona chyba była do efektu rdzy używana. No oczywiście gesso białe i czarne. Kiedy prowadząca mówi gesujemy na biało, ja gesuję na czarno. No jak pasty strukturalne, no to wiadomo, że szpachelka do nakładania tych past strukturalnych. Kasia w tym dodała nam też takich różnych fajnych rzeczy naturalnych. Do tego projektu mi zostały te trzy szyszki innych farb też z deko artu. To są wszystko farby akrylowe, tych dwóch nie użyłam, bo one były zbyt różnione. Rodzaje wosków, brązowy, dwa odcienie zielonego i złoto tak naprawdę do podkreślenia koloru żółtego, bo ja nie chciałam złocić tej herbaciarki. Natomiast podciągnęłam trochę kolory zielonymi woskami. Nie wiem, czy to będzie bardzo dobrze widać, ale no, mam nadzieję, że tak.
True Green. Ten jest po prostu metal jasno-zielona, brąz oliwkowy, no i złoto królewskie. I to są te cztery woski, którymi starałam się tą pracę jeszcze podkręcić. No i efekt końcowy to jest moja herbaciarka. Tak jest od góry. Tutaj właśnie mamy ten efekt tej patyny, która miała być zielonym, trochę żółtego. Herbaciarka jest w kolorach jesieni. No i Kasia ją robiła na białym gesso, ja na czarnym, bo ja nie lubię gesować na biało HD efekt. Ta część jest nieruchoma, ale też jak widzicie jest w bardzo ładnym, dla mnie, no sorry, że tak, nie, bardzo ładny, ale takie bardzo ładne jesienne kolory. No i tutaj wszędzie, gdzie była farba akrylowa żółta, taka przechodząca z tych jesiennych kolorów, no to ona jest trochę podkręcona tutaj tym złotym woskiem. Z przodu herbaciarki mamy właśnie te maźnięte też na złoto, tak delikatnie, szyszunie i te grzybeczki. Ja dodałam je sobie jeszcze z tej jesiennej kolekcji Craft O'Clock, tego stworka myszowatego z dynią, chociaż ta dynia jest tak trochę tutaj przysłonięta. Tu jest grzybek jeszcze na listku, bo bałam się, że będzie trochę widać klej na gorąco, więc tak sobie tam pododawałam. No i widzicie, tutaj są te takie tapowania właśnie tą farbą, tą pastą strukturalną piaskową i ona zostawia taki efekt, wiecie, taki wystający, że potem kiedy się to dotyka woskami, no to wszystko można tak ładnie wykolorować. No i tutaj podciągnęłam właśnie tym jasnozielonym woskiem trochę tą patynę, żółty kolor wyciągnęłam trochę złotym woskiem, no ale też tutaj jest dodany ten brąz i ten oliwkowy zielony. Wiadomo, że tych wszystkich kolorów wosków to tak nie będzie widać, nie? Tutaj w środku użyłyśmy maski, która też była w zestawie i to jest maska takiego murku, maska oczywiście od Craft Uli, dostępna w sklepiku Gosi. I tutaj też pociągnęłam sobie wszędzie kolorami, no i na koniec też tym woskiem, trochę tym oliwkowym zielonym, nie, jasnozielonym, a troszkę tym ciemnym zielonym, żeby tak ten murek trochę, wiecie, z tej farby wyciągnąć. No tu w środku to jeszcze trzeba raz przemalować, bo to jest tylko raz pomalowane. W środku ją też pomalowałam na czarno. Te boki tutaj też są takie potapowane, ale z tyłem nic nie robiłam, poza tym, że tą farbę tutaj trochę wyciągnęłam do góry. No i tutaj jest ta część nieruchoma, tutaj jest z tej strony jest też ten murek, też taki trochę pobarwiony tą rdzawą farbą, no i wyciągnięty, murek wyciągnięty woskiem. Tak wygląda moja herbaciarka i moja propozycja herbaciarki. Ja już jej nie wybielałam, nie używałam już białego gessa, bo takie kolory, jakie są teraz, mi się podobają i jest taka bardzo jesienna, w takiej bardzo jesiennej kolorystyce i wydawało mi się, że jak ją zacznę wybielać, to ona tą kolorystykę po prostu straci. Te liquidy i distressa, one są liquidy distressa, one są bardzo, bardzo napigmentowane i tam ten karminek Kasi, on w zależności od ilości wody, którą ona dodawała, on przechodził z takiego mocno czerwonego koloru aż po taki żółty, zielonawo-żółtawy nawet bym powiedziała. Więc no, ja nie, za pomocą, no bez pomocy tej farby nie jestem w stanie uzyskać takiego koloru, ale myślę, że nawet całkiem nieźle wyszło mi to pomieszanie tych wszystkich farb, takie trochę spatynowienie, trochę zazielenienie. Gdybym się prędzej zorientowała, że mam zieloną farbę, tą, która była w którymś kicie, to pewnie te wszystkie elementy takie potapowane tą piaskową farbą, pastą, przepraszam, one byłyby zielone i byłby taki efekt muchu, ale no za późno się zorientowałam, więc
Tyle, ile się dało, tą zieloną pomieszaną z tą patyną, to tyle tego użyłam. A tam, gdzie mi nie pasowało, to przykryłam to albo tym brązowym, albo rdzawym kolorem. No i na końcu tu będzie pewnie mocniej widać. Na końcu, tak jak mówiłam, żółty kolor wyciągnęłam złotym woskiem, żeby po prostu nie przesadzić. A tu wszędzie, gdzie było to przejście między tym rdzawym a brązowym, wyciągnęłam trochę brązowym woskiem. Nie mam pojęcia, czy to widać w kamerze, bo to się nawet błyszczy ten wosk na tym, wiecie, na tych wystających częściach. No ale nie wiem do końca, jak to tam będzie dobrze czy źle widoczne na kamerze. To na dzisiaj tyle. Ja zachęcam bardzo osoby, które lubią mediować albo które chciałyby się nauczyć mediować, do korzystania z tych warsztatów Kasi. Można kupić dostęp z kitem, można kupić dostęp bez kitu, pracować na swoich rzeczach. Z takich podstawowych rzeczy, których Kasia najczęściej nie dodaje do kitów, to są właśnie, to jest gesso, pasta i farby są. Te, które są najbardziej potrzebne, to są. Natomiast no, nie ma żadnych takich próbek, więc takie podstawowe rzeczy warto się po prostu zaopatrzyć. No a taką najbardziej podstawową rzeczą są no, przynajmniej ze cztery kolory farb i gesso białe i gesso czarne. I reszta myślę, że już wystarczy. Teraz jak ona stoi, to widać bardzo ładnie, jak się tutaj ten wosk wszędzie błyszczy. No, bardzo mi się to podoba. Nawet bym powiedziała nieskromnie, że bardzo mi się to podoba. Także zachęcam do udziału w warsztatach tych mediowych z Kasią. Następnym projektem, trochę mediowym, a trochę papierowym, jest przepiśnik i jego okładka będzie zmediowana. Więc nie obiecuję, że w następną środę, ale może uda mi się za 2 tygodnie, pokażę Wam moją zmediowaną okładkę do przepiśnika. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami wielkim serduchem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!